Ten mecz w Warszawie szybko zapomnieliśmy o nim, mieliśmy potem mecz Ligi Mistrzów w Luneburgu, teraz z Suwałkami u siebie, także nie ma co się zastanawiać nad poprzednimi meczami. Sądzę, że też nad tym Suwałkami jutro już nie będziemy myśleć, tylko będziemy się przygotowywać do ostatniego meczu przed świętami, żeby tą, powiedzmy, pierwszą fazę Ligi Mistrzów do świąt udanie zakończyć. Na pewno ta podróż nie była łatwa, przyjechaliśmy dosyć wcześnie rano, można powiedzieć, w czwartek, także na pewno nie jest to łatwe, ale najważniejsze jest to, że potrafimy się szybko zregenerować, mamy młodą drużynę w niektórych przypadkach, więc najważniejsze jest to, że dzisiaj zamykamy mecz w trzech setach pod pełną naszą kontrolą. Trochę w tym jest, że gdzieś te zwycięstwa nas na pewno napędzają. Wydaje mi się, że tak jak mówisz, fizycznie też wyglądamy dobrze i widać po nas, że pomimo na pewno zmęczenia, które jest i które odczuwamy, no to na te mecze potrafimy wykrzesać z siebie więcej, potrafimy się zmobilizować na tyle, żeby to wyglądało tak, jak to wygląda. My dzisiaj całkiem dobrze zagrywaliśmy, wydaje mi się, więc na pewno ciężej im się grało. I gdzieś to spotkanie kontrolowaliśmy. Ciężko mi się wydaje z nami się gra, jak i z drużyną z Warszawy, czy powiedzmy tymi wyżej notowanymi drużynami. Ciężej się gra gdzieś, gdzie na początku zdobywamy te 3-4 punkty przewagi, no to jednak mimo wszystko wydaje mi się, że ciężej się nas goni niż gdzieś tam gra na styku, czy zawsze jak przeciwnik sobie te 2-3 punkty na początku zdobędziemy przez 3 sety. Tak naprawdę zaczynaliśmy przez pierwsze punkty z kilkupunktową przewagą, no i gdzieś potem to utrzymywaliśmy i kontrolowaliśmy to spotkanie, więc na pewno nie jest to łatwe gonić Jastrzębski Węgiel. No dokładnie, mamy jeszcze teraz w środę mecz, jutro mamy wolne, także troszkę sobie odpoczniemy, a w środę czeka nas ostatni mecz przed świętami i tak jak mówię, mam nadzieję, że udanie zakończymy tą pierwszą fazę, powiedzmy, sezonu.